tym materiale stworzymy stronę, która będzie działała na zasadzie sectioned, czyli mianowicie stworzymy podstronę, wykorzystując edytor. Tworzy nam stronę. Przechodzimy do niej i klikam skip. Na razie nic tu nie mamy, jednak oczywiście to zapomnimy. I tutaj zobaczmy style, center, width. No, bym chciał troszeczkę, żeby to było szersze, bez przesady. Myślę, że 74 byłoby ok. Padding mi się wydaje, że będę mógł zostawić tutaj. Kolejno mamy size, alignment jako center. Możemy też manualnie ustawić rzeczy mobilnie. Potem też to zrobimy, bo w poprzedniej, na poprzedniej stronie no, nie dopasowałem to dokładnie mobilnie, a będziemy chcieli to oczywiście edytować. Ok, zobaczmy teraz, jeśli mamy tutaj page, zobaczmy background. Co to tak naprawdę mamy? Mamy kolor. Myślę, że będę chciał, żeby to było troszeczkę szersze. Czyli użyję FF2. Mamy teraz trochę to. Ewentualnie jeszcze troszkę możemy dać, żeby to było... O, teraz wygląda w sam raz. No i myślę, że nie będziemy używać żadnych patternów, żadnych liń. Być może dodamy to w kontejnerach. I przejdziemy teraz bezpośrednio do dodania kontejnera. Klikam teraz container. Widzimy, że tutaj jest to. Kasuję ten tekst. Co jest tu? I klikam delete. Czyli mam typ container. Użyję to jako columns. I tutaj możemy ustawić też prędkość, tutaj możemy ustawić też dopasowanie, alignment i tak dalej. Ja, co będę chciał zrobić, to użyć na przykład przedstawienie naszej postaci, a potem na przykład dodanie zdjęcia. Czyli co zrobię tutaj, to przejdę do edycji i zaraz przejdziemy do możliwości ustawiania. Myślę, że sama szerokość będzie na maksymalnie. Do width. Z tego, co sprawdziłem, myślę, że 28 będzie pasować najlepiej. Padding. Ustawimy kolejno na 6,5. Tu możemy dać 4. Cutters, czyli oddalenie. Damy troszeczkę tu większe. Myślę, że to będzie w sam raz. Myślę, że margines, to będziemy mogli tu zostawić. I tutaj mamy też ustawienie na przykład border, który będziemy mogli zmienić, tak? Więc margins. Zostawimy to. I co będę chciał zrobić, to jeszcze myślę, że dodamy jakiś lekki kolor. Ewentualnie zostawimy to po prostu na kolorze białym. Widzimy też, że no, troszeczkę będzie się to wyróżniać, bo nasz kolor naszej tutaj naszego tła, background, jest kompletnie szary. Jeśli ustawię border, ewentualnie nie border, a jakiś konkretny kolor, tutaj mogę ustawić biały. No ja to zrobię, żeby to trochę się różniło. Mianowicie możemy też dodać lekką poświatę szarą, żeby to było troszeczkę bardziej wyróżniające się. Myślę, że teraz możemy przejść do jakiegoś tekstu, bo chciałbym zrobić swoje własne portfolio z moją własną stroną. Klikając plus, co będę mógł zrobić, to w tym przypadku użyć choćby tekst. Tak, dodamy tutaj tekst i ten tekst to będzie Jan Kowalski. Ok, pozwól, że użyję dwóch gwiazdek, żeby pogrubić to. Mamy to. No i teraz, no, widzimy, że jest to zbyt małe i raczej chciałbym, żeby to było bardziej dostosowane. Czyli co zrobię tutaj, to po prostu przeniosę to i zmienię oczywiście tutaj czcionkę. Może Arial? Arial jest naprawdę dobry. Zwiększmy trochę rozmiar. Zostawię to na 1,80x75. Tutaj możemy zostawić, chociaż nie, medium jest w sam raz. Dlatego, że zmieniłem pogrubienie razy oczywiście dwie gwiazdki. I line spacing, chciałbym, żeby było to troszeczkę, zobaczmy, tutaj mam letter spacing niekoniecznie, ale chciałbym line spacing zmienić. Zobaczmy, o, teraz dobrze i zrobimy lekki letter spacing, mi się wydaje, że na 0,30, no troszeczkę chyba zbyt dużo, będzie najlepiej. OK, mamy to. Pozwól, że przeniosę to na prawo, bo chcę mieć to na wizualnie przedstawione. Wydaje mi się, że powinniśmy to raczej dać wszystko z dużej litery, bo jest to imię i nazwisko, przedstawienie naszej postaci. Jan Kowalski. OK, teraz możemy to zapisać jako nagłówek, jako styl, tak? Mówiłem wcześniej o tym, że możemy dodać. Ja to nazwę dodam jako nagłówek. I teraz co będę chciał zrobić, to dodać jakiś taki mniejszy tekst. Mi się wydaje, że też ten napis, który jest tutaj, dam może troszeczkę w ten sposób. Mamy to zapisane. I co teraz zrobię, to użyję kolejny tekst. Ten kolejny tekst po prostu będę dodam pod moją nazwą. Czyli na tekst, a następnie w tym przypadku będę mógł wprowadzić to.
Klikam None i spróbuję użyć jakąś czcionkę. Czyli co zrobię w tym przypadku, to użyję powiedzmy Railway, zobaczmy. Albo na przykład Arial. Użyjmy Arial, tylko że zmienię troszeczkę nazwę i dostawię też oczywiście inną rozmiarówkę. Zobaczmy Size, damy trochę niższy. Spacing, też nie chciałbym, żeby był taki duży. Later, możemy to zostawić. Więc co ja w tym przypadku zrobię, to napiszę programista C++. Świetnie. Wydaje mi się, że możemy tutaj dać to może na lewą stronę. Tak? No chociaż na środek też może być. Świetnie. Teraz dodamy konkretny tekst. Ja to zduplikuję i tu będziemy używać jeszcze innej czcionki. Być może damy jeszcze bardziej szarą. I będę chciał wykorzystać inną treść. Ok, widzimy, że pracujemy na innym, teraz w tym przypadku, szablonie. Tutaj mamy programistę C++. Na początku dostosuję jego rozmiarówkę. Dam go troszeczkę mniejszą niż to, bo chcemy odróżnić to. Tak, widzimy też, jak to działa. I tutaj, co będę chciał zrobić, to zmienić na przykład pogrubienie, czyli w tym przypadku light. Mogę użyć line spacing. Mogę użyć też later spacing. Czyli to, co tutaj dodajemy, zmienimy trochę. Appearance, auto, alignment. Ok. Wydaje mi się, że możemy już pracować. Teraz na sam początek jeszcze chciałbym zrobić to, że teraz będziemy zaczynali od lewej strony. Bo chcemy, żeby to było. I myślę, że margins tutaj damy troszeczkę od góry, bo chcemy, by to było zrobione. Czyli co użyję w tym przypadku? Zobaczmy line spacing. Ok, możemy dodać to. No w zależności od tego, co będziemy dodawać, jaką treść. Też oczywiście moglibyśmy dodawać puste miejsce. Nie wspomniałem też wcześniej, ale możemy dodawać divider. I ten divider, gdy skopiuję, mógłbym dać po prostu pod tym, tak? No i mi się wydaje, że to mogło być fajne dla takiego boosta. No i przechodzimy do samego tekstu. Zajmuję się tworzeniem oprogramowania Unreal Engine. Jednak tej spacing widzimy, że no, powinien być bardziej skondensowany. Użyjemy to tak. Later spacing zostawimy w ten sposób. Zajmuję się tworzeniem oprogramowania w Unreal Engine 4. Dalej. Od 10 lat. Aktualnie pracuję jako freelancer dla kilku firm AAA, tak? I mogę tutaj na przykład napisać po prostu, powiedzmy, Rockstar Games, Riot Games, CD Projekt. OK, mi się wydaje, że spacing mógłbym teraz lekko zmienić. Czyli mógłbym teraz to zaznaczyć. Mamy to dodane. Teraz chciałbym dodać jakieś swoje zdjęcie. Tutaj kliknę plus, użyję image. Image przeniosę bezpośrednio tu. I będę chciał ustawić też alt text, czyli ja mógłbym na przykład napisać Jan Kowalski. Link do URL też możemy dodać po kliknięciu. Przejdę do Unsplash. I wyszukam jedno ze zdjęć, które będę mógł tak naprawdę użyć. Czyli użyję w tym przypadku Business Man. Zobaczmy, co my tu mamy. Chciałbym znaleźć coś na takim białym tle. Zobaczymy, czy znajdę. Ok, to może być świetne. Żeby pasowało oczywiście do tła. Teraz kliknę Upload. I użyję w tym przypadku pobrane. Chcemy dobrze wykadrować. I ok, działa to wręcz świetnie. Czyli mamy zdjęcie, tylko wydaje mi się, że możemy to zrobić troszeczkę lepiej. Mianowicie nasze zdjęcie, które jest tu, zmienimy trochę, żeby było wyświetlane na całość naszego kontejnera, który dodaliśmy. Czyli co ja w tym przypadku zrobię, to width ustawię jako pełna kolumna. I zanim to dodam, wyszukam też oczywiście możliwości. Tu mamy center. Position, ok, to jest do samego zdjęcia.
Może zostawimy też. Chociaż no 100% też może być dobry, tylko że teraz jeszcze raz uploaduję to zdjęcie, bo mamy zbliżenie i to ma konkretną różnicę oczywiście, bo jeśli bym dodał to, no to będzie to inaczej teraz wyświetlone tu. Wydaje mi się, że to zdjęcie jednak nie jest najlepsze, to dlatego, że nie jest ono wysokiej jakości. Nie wiem, jaką tu mamy rozdziałkę. Chyba pobrałem small. Ewentualnie mógłbym wyszukać inną. Poszukajmy coś. To będzie dobre i po prostu tu pobiorę jako choćby large. Musimy chwilę poczekać. Kliknę upload i użyję tej zdjęcia Jeremiego. Teraz to skopiuję i nie mamy utraty. Tylko widzimy, że w tym przypadku źle nam trochę tutaj to zmieniło. Ustawię top i kliknę done. Moglibyśmy się tutaj oczywiście dalej rozpisać. No myślę, że moim celem nie jest tego dodanie, więc co ja zrobię, to mam tutaj lorem ipsum. No i dla lepszej wizualizacji skopiuję to. Skopiuję to dwukrotnie. Czyli mamy moją postać. Możemy ją troszeczkę zmniejszyć, czy ustawić też padding, tak? Widzimy też, że jest pozycja. No i jednak kliknę na razie done. Jan Kowalski, programista, świetnie. I co bym jeszcze chciał zrobić na sam dół mojego kontejnera, to tutaj, w tym miejscu, dodam moje kanały social media. Jednak widzimy, że tutaj musiałbym dodać to po prostu jako tekst, znaczy jako ikony, przepraszam. I klikając icons, tutaj, widzimy, że mogę dać pod spodem. Jednak gdy to dodaję, też de facto jest taki problem, że... O, teraz możemy to zrobić. I co zrobię, to mogę oczywiście ustawić size, mogę ustawić też spacing, w zależności co bym chciał tutaj dodać. I co ja w tym przypadku zrobię, to po prostu dodam nasz spacing, czyli dodam też parę ikon. Zaczniemy może od mojego maila. Ok, dodajemy kolejny plus. Samą ikonę myślę, że możemy ciut zwiększyć. O, tak żeby była też widoczna. I tutaj dodam kolejną. Klikam add i użyję w tym przypadku powiedzmy fon. Klikam kolejny plus i użyję teraz powiedzmy GitHub. Nie wiem, czy znajdę. Oczywiście, gdy osoby pracują, to chcą udostępniać swój kod. GitHub, zobaczmy. Jest GitHub, może być też GitLab. No i warto może też dzielić się jakimiś pracami, więc ja wyszukam na przykład teraz powiedzmy Dribbble czy ArtStation. Klikam Dribbble. Dreamwatch, Dribbble i jeszcze kliknę ArtStation, czyli takie, no można powiedzieć, popularne platformy i użyję teraz ArtStation. ArtStation. Ok, mamy to. W ciekawy sposób jest to dodane. Moglibyśmy też dodać tutaj jeszcze jakieś podsumowanie, jakąś treść, czy też film. Ja myślę, że na razie to zostawię. Myślę, że dla lepszej wizualizacji, co zrobię, to po prostu użyję jeszcze jeden divider. I ten divider mogę dać też tutaj. Wygląda to naprawdę świetnie. Mamy teraz to dodane. I co bym chciał teraz zrobić, to użyć Control do wykorzystania przejścia na inne witryny. Więc tu, gdy mamy nasze, powiedzmy, dodajmy to nad tym. Będę chciał dodać przyciski, bo będę w tym przypadku przekierowywał na inne zakładki, które będą się pojawiać. Użyję do tego buttons. Stworzę na początku jedną z klas. Widzimy, że gdy kliknę buttons tutaj, to de facto no jest taki problem, że jeśli kliknę jeszcze raz, to nie mogę je przenieść, tak? Po prostu zmienia to kolejność. Coś jednak chciałbym mieć parę przycisków. Klikamy po prostu plus. I teraz, jeszcze raz klikając na to, mogę dodać kolejny add. I mamy teraz trzy przyciski. Każdy z tych przycisków chciałbym nazwać. Pierwszy z nich to będzie o mnie. Drugi to będzie doświadczenie. Albo na przykład może portfolio. Wydaje mi się, że zrobimy to inaczej trochę. Portfolio. O mnie. A trzecie damy jako w tym przykładzie kontakt. Zmienimy oczywiście sam wygląd tego, bo kompletnie to nie pasuje.
Oczywiście będziemy mogli wykorzystać do tego styl, tak? Więc będziemy mogli dodać własny. I ja zaraz to też zrobię i oczywiście przypiszę to też do innych. Następnie przypiszemy również akcje do tych stron. Więc co ja zrobię, to przypiszę. Klikam na zakładkę o mnie, którą widzimy tu, tak? OK. Na razie tutaj nic nie wprowadzałem, bo nie mamy stron. I użyję styl jako outline. Będę chciał zrobić taki fajny. Label zostawię, możemy też dać ikonę. Czyli mamy kontakt, portfolio, automatycznie jest dodana. Ja myślę, że zostawię to w ten sposób. I co będę chciał zrobić, to nasz outline użyję tutaj, powiedzmy, myślę, że taki właśnie szary lekko będzie dobry, jako CCC. Tutaj i nasz label, chciałbym użyć ten taki bordowy, co tu użyłem. Z tego pamiętam, to było 4747. Warto też zapamiętywać, wydaje mi się, że w przyszłości powinni dodać color picker. Dzięki temu color picker mógłby w znaczący sposób oczywiście przyspieszyć budowanie kolorystyki. Myślę, że teraz możemy dodać lekki padding. Height, chociaż mi się wydaje, że ok, 2,6, 2,5 może być dobre. Możemy wprowadzić lekki rounding. Ja też to zrobię. Thickness. Dwójka może być. Nie ma co ukrywać. I teraz możemy ustawić appearance. Mamy też czcionkę. No, możemy użyć, tutaj mamy Arial, więc też ją zostawię. Troszeczkę być może po prostu zmienię jej rozmiar. Bo chcemy, by to było trochę mniejsze. 0,75. Tutaj mamy bold. OK. Wydaje mi się, że możemy ustawić na medium. Czy bold też miałby fajne, ale myślę, że to jest takie bardziej gładsze. Lekki later spacing. O, teraz działa to wręcz świetnie. Możemy ustawić lowercase, appearance, czyli to też jak tam wprowadzimy te nazwy, to nie musimy potem to zmienić z capsem. Możemy też zrobić w appearance, tak? No i mamy row, spacing, możemy zostawić tutaj na ten oczywiście deseń. I co bym też jeszcze chciał zrobić, to widzimy, że nie mam hovera. A hover mógł być taki fajny, bo chciałbym dodać po prostu taki lekki, zielony kolor po najechaniu. Też tutaj jest trochę lekko widoczne. O, teraz jest świetnie. Czyli mamy najechanie, w fajny sposób to dodane. To wydaje mi się, co tutaj, to tam troszeczkę wyżej. O, teraz jest wręcz świetnie. Mamy opisanie i mamy też witrynę. Moglibyśmy też oczywiście dodać parę innych tutaj elementów. Tu mamy divider, margins. Możemy też oczywiście zmienić to oddalenie i na bieżąco modyfikować. Tylko widzimy, że zdjęcie się rusza. Tak, więc oczywiście jest to też automatycznie dostosowywane. Moglibyśmy dodać więcej tekstu, zapełnić, czy ustawić po prostu też tutaj inny trochę spacing. Znaczy nie spacing na szerokości, tylko przepraszam. Gdzie to było? Ups. Zapiszę może to jako styl. Nazwę to po prostu standard button. Dobra, napiszę przycisk. And tutaj mam width, a height. OK, mi się wydaje, że możemy to zostawić. Może lekki spacing, żeby było trochę więcej miejsca. Zobaczmy, jak to będzie z tego wyglądało, tak z ciekawości. Nie, jednak tam daje taki właśnie wizualny oczywiście tutaj przejście. Dzięki temu będziemy mogli przejść do tego. Wydaje mi się, że możemy na tym pozostać. Te ikony, które są tu, być może moglibyśmy dodać jakiś inny, większy spacing bądź mniejszy, w zależności od tego, co byśmy chcieli dodać. Więc oczywiście jest to możliwe. Tak, tutaj widzimy, że jest to dodane. Dodaję na dwójkę. Wydaje mi się, że chociaż porównanie do przycisków wydaje się to chyba zbyt małe. Zbyt duże znaczy. I teraz mam to. Klikam done. W następnym materiale przejdziemy już do budowania innych stron. Czyli co zrobię już na sam początek przed zamknięciem, to kliknę w tym przypadku Control. Ten Control będzie zawierał konkretne przejścia. Ja oczywiście użyję te przejścia do wykorzystania konkretnych sekcji. Tak, tutaj widzimy też, przepraszam, wyszedłem przez przypadek, mamy to i będę mógł dodać. Czyli tutaj mam typ i następnie pierwsze co to będzie zakładka o mnie. Czyli ja co zrobię, to po prostu napiszę o mnie. Tu możemy dostosować, czy chcemy ukryć header. Ja tego nie zrobię. I pod tym, co zrobię, to dodamy konkretny container. Czyli kliknę jeszcze raz,
container. I tutaj dodamy po prostu coś o mnie, potem portfolio, na przykład ze slajdami i formularz kontaktowy.